Teraz przelewamy go, tego naszego shake'a, do... Woda będzie nam już niepotrzebna. I następnie użyję masa orzechowego, którego również dostaniesz na sklepie na testosteron. Bierzesz shake'a i mówisz do tego... Siemanowie, Redzior, jestem szef. Jak widzisz, po tylecie robimy sobie mega shake'a proteinowego. Idealny shake po siłowni, cześć, to na przykład masz taką sytuację, że kończysz gym, kończysz aktywność fizyczną, jesteś mega głodny, nie masz czasu nic zrobić i to będzie prosty, mega szybki shake, bo to jest odpowiedź na to, o co często mnie pytacie na Instagramie, dzisiaj serdecznie zapraszam. Jeżeli tego nie robisz, nie subskrybujesz tego kanału, dajcie się pora zamienić czerwony przycisk na szary, bo robimy sobie cel do końca tego miesiąca wbić 130 tysięcy subów. Uda się czy nie? 130 tysięcy subów do końca tego miesiąca. Uda się czy nie? Gościu, jestem ciekaw. A tymczasem nie przedłużamy i zaczynamy Short Monday, gościu. Gościarko. Shirt Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's fucking Shirt Monday. Dobra, więc do przygotowania tego mega szybkiego przepisu będzie potrzebne tak. Odżywka białkowa, ja użyję odżywki białkowej o smaku masa orzechowego. Na kod info masz 7% zniżki na sklepie, na testosteron właśnie ma między innymi tak, takie białko. I następnie użyję masa orzechowego, którego również dostaniesz na sklepie na testosteron. I ostatni składnik to mega dojrzały banan. Takim bananem może robić na przykład takie shake'i. No i potrzebna będzie woda. Bierzemy blender albo coś, czym to zblendujemy. Może być to blender ręczny, automatyczny, jaki masz, kielichowy i tak dalej. Ja użyję takiego blendera, bo jest to taki po prostu mały kielichowy blender. O. I banana będziemy potrzebować całego jednego dojrzałego banana. Dokładnie jest to, już ci mówię ile. 100 gramów banana, czyli cały jeden banan. Kumasz? Następnie potrzebujemy miarkę odżywki białkowej, czyli 30 gramów odżywki białkowej. Następnie bierzemy sól. Jeszcze zapomniałem, sól, bo sól po udanej aktywności fizycznej oraz dla wzmocnienia w smaku gościu. Uzupełnienie minerałów, szczypta soli, łyżka masła orzechowego, czyli dokładnie 20 gramów masa orzechowego. No i teraz wody dajemy, na razie dam 30 ml wody, ale będę patrzył po prostu, żeby dodawać jej na tyle, żeby była idealna konsystencja. Żeby była idealna konsystencja naszego shake'a. Czyli tak, cyk, zamykamy, blender, blendujemy. Jest to za gęste, czyli dodajemy jeszcze trochę wody. Czyli wody dolewamy jeszcze kolejne 20, 50 ml wody. Łącznie mamy 50 ml wody. Woda będzie nam już niepotrzebna. Wow. I blendujemy. Patrz to, więc po zblendowaniu całość prezentuje się następująco. Teraz jedyne co bierzemy, to bierzemy kubek i wylewamy naszą miksturę. Czyli mamy kubek i teraz przelewamy go, tego naszego shake'a, do naszego kubka. I nazwiemy go potreningowy kubek mocy. Może być, może być. Miniaturka zrobiona, tak się właśnie robi miniaturki, patrz to, tak wygląda perspektywa, patrz to, koleś ma taką rękę, a jak ją przystawi, to wydaje się, że ma pizzę. Dobra, wy co, jeżeli się podobało, dawaj łapkę w górę, dawaj suba, zero dzwonek, widzimy się wkrótce w kolejnym materiale, który będzie na kanale, już nie bałem, ja się teraz piję twoje zdrówko. A to sztos. Czy ostatnie filmy gościu i gościarko? Byłaś na live wczoraj, czy byłaś? Jeżeli byłaś, napisz komentarz live, yo! Ej, czekaj, gościu i gościarko, tu masz jeszcze 3 ostatnie filmy, są mega, mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa! Shirt Monday, it's fucking Shirt Monday. Monday, it's fucking Shirt Monday.